Jednym z największych wyzwań samorządów, również i Bielska-Białej, jest dbałość o środowisko oraz ochrona klimatu. Podobnie jak i inne miasta w Polsce, mamy problem ze smogiem. Nie siedzimy jednak z założonymi rękami. Aktywnie działamy i to już od początku lat 90. ubiegłego wieku. Efektem wspólnych wysiłków jest ugruntowany wizerunek Bielska-Białej pośród miast polskich i europejskich jako lidera w dziedzinie efektywności energetycznej, ochrony środowiska i klimatu. Mamy naprawdę dużo osiągnięć. W 2010 roku opracowaliśmy jako pierwsze miasto w Polsce plan działań na rzecz zrównoważonej energii do roku 2020. Wdrożyliśmy szereg działań, widzimy już efekty. Na początku były to działania inwestycyjne, ale już od 2011 roku bardzo skutecznie realizujemy kampanię Bielsko-Biała chroni klimat, która ma za zadanie wciągnąć w strategię klimatyczno-energetyczną naszego miasta mieszkańców i podmioty lokalne, tak aby efekt redukcji zużycia energii, redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery był jak najlepszy. Pora zatem przyjrzeć się praktycznym działaniom miasta zmniejszającym zanieczyszczenie powietrza i poprawiającym jego bilans energetyczny. Należy przypomnieć, że już w 2000 roku w mieście nie było żadnej kotłowni węglowej w budynkach publicznych. Od 2007 roku zaczęliśmy dofinansowywać likwidację starych pieców węglowych także w domach jednorodzinnych mieszkańców. Obecnie jest to już 3100 ekologicznych kotłowni w zasobach prywatnych oraz 1700 w zasobach komunalnych. Dzięki modernizacji elektrociepłowni na terenie miasta posiadającej sprawność wytwarzania na poziomie 89%, roczna emisja CO2 do powietrza spadła o 120 tysięcy ton. Na bazie tego powstał autorski program uciepłownienia osiedli w centrum Bielska-Białej. Gruntowna modernizacja sieci ciepłowniczej należącej do miejskiej spółki Terma zredukowała roczną emisję dwutlenku węgla o 70 tysięcy ton. Aż 1670 obiektów, w tym wiele osiedli mieszkaniowych oraz budynki użyteczności publicznej, korzysta z ciepła systemowego do ogrzewania zarówno pomieszczeń, jak i wody użytkowej. Pozyskane środki unijne w programie OZE dla mieszkańców Bielska-Białej w 95% dofinansują mieszkańcom do końca 2022 roku łącznie 1000 instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Obiekty gminne i spółki miejskie już od lat korzystają z odnawialnych źródeł energii. Najczęściej poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, ale także jeszcze bardziej zaawansowanych systemów. Bielska spółka wodociągowa Aqua S.A. z osadów ściekowych pozyskuje biogaz, zamieniając go na energię elektryczną i cieplną, potrzebną do zaspokojenia potrzeb oczyszczalni ścieków w Komorowicach. Do wspólnych działań włączają się także partnerzy miasta, a ostatnim tego przykładem jest powołanie przez gminę lokalnego zespołu doradczego. Jego zadaniem jest rozwój współpracy samorządu i sektora badawczo-naukowego przy realizacji lokalnej polityki klimatyczno-energetycznej. Zespół powstał w ramach międzynarodowego projektu S3 Unica, współfinansowanego z programu Interreg Europe, a w Polsce koordynowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energii CITES. W pracę lokalnego zespołu doradczego włączyło się szereg działających w mieście uczelni i placówek oświatowych. Każda z nich już teraz może poszczycić się działaniami zmierzającymi do redukcji zużycia energii, a także realizowanymi bądź planowanymi działaniami edukacyjnymi, mającymi podnosić świadomość energetyczną studentów i uczniów. Największa z nich, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, wprowadza właśnie zbieżne z celami miasta nowe kierunki nauczania. Mamy nadzieję, że uzyskamy pozytywną opinię Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie nowego kierunku w ramach Wydziału Inżynierii Materiałów Budownictwa i Środowiska. Jest to kierunek gospodarki o obiegu zamkniętym, na którym będą omawiane zagadnienia nie tylko związane z inżynierią środowiska, ale również z zagospodarowaniem globalnym zasobów, odnawialnymi źródłami energii, ekoprojektowaniem, opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii produkcji przyjaznych środowisku. Jako uczelnia wspólnie działamy na rzecz polskiego Zielonego Ładu. Uczelnia inwestuje także w odnawialne źródła energii. Instalacje fotowoltaiczne przynoszą realne oszczędności, dzięki czemu zlokalizowany w podgórskim otoczeniu kampus przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.
Tak, od dawna mamy dwie instalacje fotowoltaiczne, jedna na poziomie 23,5 kWh, druga na poziomie 50 kWh. To pozwala nam generować kilkaset kWh w skali miesiąca. To są zdecydowane oszczędności, jeśli chodzi o środki finansowe, ale przede wszystkim oszczędzamy nasze środowisko. Dodatkowo wymieniliśmy lampy sodowe, które są na terenie kampusu, na nowoczesne lampy LED-owe. Dodatkowo zoptymalizowaliśmy ich rozmieszczenie. To daje nam realne korzyści dla środowiska. Lokalna polityka klimatyczno-energetyczna jest także obecna w programie nauczania Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Wprowadziliśmy do programu kształcenia pogłębioną tematykę klimatyczno-energetyczną w modułach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego. Zainicjowaliśmy podejmowanie w pracach licencjackich i magisterskich tematów badań skierowanych na odnawialne, znaczy biorąc alternatywne źródła energii, których wyniki mogą być przydatne do celów realizacji założeń projektu. Zaplanowaliśmy włączenie do procesu kształcenia ekspertów i praktyków zajmujących się lokalnym administrowaniem i zarządzaniem projektami i programami klimatyczno-energetycznymi. Ukierunkowaliśmy działalność kół naukowych na współpracę badawczą przez włączenie studentów kół naukowych do projektów realizowanych przez miasto i na rzecz miasta. Przykładami dbałości o środowisko poszczycić się może także Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, gdzie praktyka idzie w parze z nowoczesnymi programami nauczania. Dbamy o środowisko, stąd też termomodernizacja budynku, zarówno elewacji zewnętrznej, jak i oświetlenia wewnętrznego. To również zmniejszone koszty związane z tak zwaną niską emisją. Mówimy tutaj również o centralnym ogrzewaniu, ale też rozwój wiedzy. To na to w sposób szczególny uczelnia kładzie nacisk, stąd kierunki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przyszłe plany, i to nieodległe, to montaż instalacji fotowoltaicznej na dużej powierzchni dachu. Wydaje mi się, że to na najbliższą przyszłość działania i wyzwania, z którymi uczelnia się próbuje zmierzyć, i miejmy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do poprawy środowiska i czystości powietrza w naszym terenie. W Bielsku-Białej działa także Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Uczelnia bierze udział w przygotowaniu międzyregionalnego projektu, którego celem jest zrównoważony rozwój trzech regionów z południa Polski. To jest śląskiego, małopolskiego oraz opolskiego, gdzie zaangażowanych będzie blisko 50 instytucji różnego typu. Projekt w ramach międzynarodowej sieci Regional Center for Education przygotowuje sieć uczelni z Polski Południowej z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istotą projektu są wspólne działania na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju w szkołach, promowania zieleni i ekologii w przedszkolach, włączanie instytucji władz samorządowych z trzech województw w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promowanie tej koncepcji wśród obywateli. W nowej perspektywie finansowej jednym z kluczowych zagadnień jest realizacja Europejskiego Zielonego Ładu. Stąd będzie wiele możliwości ubiegania się o różnorodne fundusze na edukację, badania oraz rozwój regionalny. Kształcenie z duchem zrównoważonego rozwoju to nie tylko domena uczelni wyższych. Programy prośrodowiskowe na wielu poziomach bielski samorząd wprowadza także do miejskich szkół, a także przedszkoli. Do prac lokalnego zespołu doradczego włączają się więc także tutejsze szkoły średnie i placówki dydaktyczne. Jednym z liderów jest Bielska Szkoła Przemysłowa, od lat kształcąca na kierunku technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej. Współpraca szkoły z lokalnymi firmami pozwala absolwentom zdobywać praktyczne doświadczenie, a przedsiębiorstwom cenionych specjalistów. Wielu z młodych techników wybiera dalszą edukację na studiach inżynierskich. Oprócz tego współpracujemy z Akademią Górniczo-Hutniczą i w ramach tej współpracy organizujemy wyjazdy naszych uczniów na zajęcia, które są prowadzone właśnie dzięki wykorzystaniu bazy dydaktycznej Akademii. Organizujemy wyjazdy energetyków do Hiszpanii, do Sewilli. Właśnie wyjeżdżamy za dwa tygodnie. W ramach tych wyjazdów uczniowie uczą się, jak budować takie domki pasywne, więc instalują tam instalacje hydrauliczne, elektryczne, w domkach, które sami budują, i te instalacje zasilają energetyką odnawialną. W
oparciu o te doświadczenia jeden z takich domków pasywnych powstał także w Bielskim Centrum Edukacji, będącym samorządową placówką edukacyjną stanowiącą warsztatowe zaplecze dla tutejszych szkół o profilu zawodowym. Uczniowie Bielskiej Szkoły Przemysłowej Technik Odnawialnych Źródeł Energii mają tutaj domek dydaktyczny. Jest to projekt stworzony dla nich, żeby pokazać, w jaki sposób wykorzystać energię wiatru, słońca. Budynek Bielskiego Centrum Edukacji to jeden ze sztandarowych przykładów kompleksowego programu termomodernizacji obiektów będących w zarządzie gminy. Należy bowiem przypomnieć, że aż 85% zarządzanych przez samorząd obiektów udanie przeszło ten proces, a za modernizację siedziby Bielskiego Centrum Edukacji przy ulicy Piastowskiej Urząd Miejski w Bielsku Białej otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku 2011. Wróćmy jednak do szkół średnich. Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Stanisława Szumca w Bielsku Białej od lat włącza się w miejskie działania związane z ochroną klimatu. Bielski Ogrodnik Szkoła z Dobrą Energią uczestniczy w kampanii edukacyjno-promocyjnej Bielsko Biała Chroni Klimat. Bierzemy udział w konkursach Szanuj Energię, Chroń Klimat. Współtworzymy Beskidzki Festiwal Dobrej Energii. W ostatnim czasie na terenie szkoły dokonano wielu dużych inwestycji proklimatycznych dzięki finansom pozyskanym z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tymi inwestycjami były termomodernizacja budynku szkoły, wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie LED-owe, założenie zaworów termostatycznych na wszystkich grzejnikach znajdujących się w szkole oraz to, co widzą Państwo za moimi plecami na dachu szkoły, ogniwa fotowoltaiczne. Takie ogniwa zakładamy również na terenie naszego szkolnego gospodarstwa ogrodniczego. Tam również znajduje się pompa ciepła. Odnawialne źródła energii i szeroko rozumiana nowoczesna energetyka to domena miejskiej spółki ZJAD S.A. Na swoim terenie u podnóża Szyndzielni od wielu lat organizuje największe w tej części Europy targi branży energetycznej EnergeTab. Spółka na co dzień prowadzi także szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii. Warto dodać, że to na jej terenie zainstalowano pierwszą w mieście komercyjną ładowarkę samochodów elektrycznych. Firma ZJAD Bielsko-Biała S.A. od samego początku związana jest z branżą elektroenergetyczną. Naszą domeną są szkolenia w pracach pod napięciem, ale szkolimy również w rynkach odnawialnych źródeł energii. Szkolimy przyszłych montażystów systemów fotowoltaicznych. Dzięki naszym zaświadczeniom można ubiegać się o certyfikat instalatora fotowoltaiki. Bielsko-Biała nieustannie pracuje nad kolejnymi projektami. Zmieniamy przyzwyczajenia transportowe mieszkańców poprzez modernizację taboru autobusów, inteligentny system zarządzania ruchem oraz rozbudowę bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich. Miasto stawia na przyrodę i retencję. Mieszkańców cieszy stale rosnąca liczba ukwieconych ulic, łąk kwietnych i parków kieszonkowych. Stąd w 2020 i 2021 roku w plebiscycie Terra Flower Power Bielsko-Biała zostało uznane za najpiękniej ukwiecone miasto w Polsce. Już 2 lata funkcjonuje autorski program dotacji do zbiorników retencyjnych u mieszkańców pod nazwą Bielsko-Biała łapie deszcz. A od tego roku bielszczanie mogą dofinansować z budżetu miasta zielony dach w swoich domach. W 2022 roku rusza też program dotacyjny Zielona Energia dla Miasta Bielska-Białej, w którym dofinansowywane będą urządzenia OZE dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Bielsko-Biała jest także jednym z pionierów działań na rzecz monitorowania jakości powietrza. Już bowiem w latach 90. ubiegłego wieku zainstalowane zostało pierwsze miejskie urządzenie monitorujące. Obecnie mieszkańcy mogą sprawdzić stan powietrza w 37 lokalizacjach na terenie miasta. Od 2011 roku intensywnie i konsekwentnie wciągamy obywateli miasta do energetyczno-klimatycznej strategii Bielska-Białej poprzez kampanię edukacyjną Bielsko-Biała Chroni Klimat, która zdobyła najwyższy laur wśród blisko 300 europejskich projektów. To jest nagrodę główną EPSA 2013. Stolica Podbeskidzia daje przykład, inspiruje i czerpie z doświadczeń innych. Tak, no trudno sobie wyobrazić, żeby
było inaczej. Wszyscy wiemy, że następuje tutaj globalny trend w celu oszczędzania energii, ochrony klimatu, który się zmienia. Trudno traktować, że ten problem nie dotyczy również Bielska-Białej, co zresztą nie tylko teraz, ale i poprzednie władze miasta doceniały. W 2020 kolejny raz już ja podpisałem porozumienie, globalne porozumienie burmistrzów, aby właśnie walczyć ze zmianami klimatycznymi, oszczędzać energię, żyć jak najbardziej pro-eko. To wszystko się mieści w tym, co myślę też chcą mieszkańcy naszego miasta. I teraz kolejny projekt S3 Unica, który jest jakby naturalną konsekwencją tego. Jest to program międzynarodowy z 4 krajami. I tutaj chcemy jakby zaprosić do współpracy, udało się zaprosić, bo już współpracujemy, już pierwsze spotkanie zespołu doradczego się odbyło. Cieszę się, że tak licznie nasze bielskie uczelnie wyższe i niektóre szkoły średnie uczestniczą w tym, bo tu chodzi o to, aby powiąza się doświadczenia miasta, te cele z pracą badawczo-naukową, która no zawsze nauka jest u podstaw najlepszych rozwiązań, trudno, żeby w tym wypadku tak nie było. A celem jest to, żebyśmy żyli w jak najbardziej zdrowym środowisku i jak najbardziej ekoenergetycznie, zwłaszcza w tej sytuacji, którą mamy w tej chwili na świecie. Te wyzwania są niezwykle ważne, dlatego dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w ten projekt. Wiele sobie po nim obiecujemy. On oczywiście jest rozłożony na lata, ale jak zwykle my, bielszczanie, damy radę. Czy są już widoczne efekty ekologiczne tych działań? Tak. Od 2014 roku nie ma już przekroczeń stężeń rocznych w pyłach PM10 i stopniowo spada także liczba dni z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu stężenia PM10. W przypadku PM2,5 obserwuje się systematyczny spadek stężeń pyłów w skali roku. To dowodzi, że nasze działania przynoszą skutek. Nadal jest jednak nad czym pracować, więc nie ustajemy w wysiłkach i oprócz realizacji ekologicznych inwestycji miejskich, co roku uruchamiamy kolejne projekty i programy dotacyjne dla mieszkańców. W niedalekiej przyszłości Bielsko-Biała stanie się miastem klimatycznym, z dobrą energią dla wszystkich mieszkańców i turystów.